Chwała Bogu. Dzięki Bogu za to, z czym On dociera do nas. Wiecie, człowiek musiał być głupcem, kiedy by mógł pomyśleć, patrząc na to wszystko, z czym Bóg chce docierać do nas, aby dojść do wniosku, że Bogu nie zależy na nas. Bogu bardzo zależy na nas. Zależy Mu na tym, abyśmy te życie swoje spożytkowali dla Niego, abyśmy się po prostu ratowali, aby to wszystko, co wlewa, co w cudzysłowie inwestuje, żeby to mogło wydać owoc. Jemu bardzo na tym zależy. Dlatego On dociera, okazał swoją potężną miłość i chce, abyśmy Mu się poddali. Dzięki Bogu za to. Tylko wszystko leży tak naprawdę po tym, czy poddasz się Mu, czy nie. Wszystko gdzieś zależy od Twojej, od mojej decyzji. Czy chcę, czy nie chcę. Bóg nie będzie się na siłę z Tobą szarpał. Bóg nie będzie ze mną się szarpał. Bóg nie będzie za wszelką cenę próbował Cię wyrwać, kiedy Ty chcesz iść i robić swoje. Bóg tak nie będzie czynił. On w swojej wielkiej miłości, o której już słyszeliśmy, On dał swego Syna. I powiedział do mnie, do ciebie, żyj. Żyj, korzystaj. Ale on nie będzie się szarpał z nikim. On dał, wszystko ze swojej strony dał. I teraz jakby piłka jest po naszej stronie. Co my z tym zrobimy? Czy skorzystamy, czy nie? Wiecie, ja chciałem najpierw z Księgi Kaznodziei Salomona przeczytać werset. I tutaj bardzo dobrze znany dla nas werset. Trzeci rozdział. I tu czytamy takie słowa. Wszystko pięknie uczynił. 11 werset. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. Jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Czytamy tu słowa o tym, co Bóg uczynił? Wszystko On pięknie uczynił w swoim czasie. Wszystko. Nawet wieczność włożył w ich serca. I wiecie, kiedy tak możesz o tym pomyśleć, ja o tym mogę myśleć, to wiesz doskonale o tym, że każdy człowiek ma wewnątrz siebie tą część, to miejsce w sercu, które jeśli Bóg nie wypełni tego miejsca, to nic innego nie będzie w stanie tego wypełnić. Nic innego. Bóg włożył wieczność w serca. I teraz jedynie Bóg może dać, aby człowiek mógł być nasycony. Żeby człowiek mógł mieć wypełnione to miejsce, ale tylko Jego Synem, Jezusem Chrystusem. I wtedy dopiero człowiek może być spokojny, wtedy człowiek może być nasycony, człowiek może być szczęśliwy. Wiecie, te słowo wyraźnie pokazuje o tym, że Bóg zarezerwował to miejsce. I ludzie szukają, wielu ludzi szuka różnych rzeczy, w różne rzeczy wkłada swoje serce, bo myśli, że tam wyciągnie z tego jakieś nasycenie. Ale nie ma takiej możliwości. Możesz to robić i robić i robić, ale jeśli nie wpuścisz Chrystusa, jeśli Chrystus nie zajmie tam swego miejsca, to człowiek bez ustanku będzie niespokojny, będzie nienasycony. Dlatego chwała Bogu za to, co On uczynił swoim Synu Jezusie Chrystusie, dał swego Syna. Bardzo mocno umiłował mnie i ciebie, bracie i siostry, ale właśnie po to, abyś się ratował. Abym ja się ratował, abyśmy mogli wyciągać wnioski z tego wszystkiego, co słyszymy, z tej potężnej miłości, którą On dał. Wiecie, piękne to jest, jak Bóg podchodzi do człowieka. Księga Ozeasza. I w Księdze Ozeasza, 6 rozdział. Słowo Boże przekazuje tak wyraźnie. 6 rozdział i tutaj chciałbym od 1 wersetu przeczytać. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zrani i opatrzy nasze rany.
Po 2 dniach wskrzesi nas do życia, 3. dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Co Ci mam uczynić, Efraimie? Co Ci mam uczynić, Judo? Wszak Wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Dlatego ociosywałem ich przez proroków i zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość, gdyż miłości chcę, a nie ofiary i poznania Boga, nie całopaleń. Czytamy tu takie słowa, wyraźnie wskazujące na to. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Wiecie, tak kiedy zastanawiałem się nad tym, to tak dochodziło do mnie, ilu dzisiaj jest ludzi na tej ziemi, którzy właśnie szarpią się między tymi dwoma decyzjami, dwoma frontami. Czyli za Bogiem, czy iść za światem. A widzimy tutaj, Słowo Boże mówi wyraźnie, żeby nie chodzić za innymi bożyszczami, żeby nie chodzić w innych kierunkach, ale być zawsze u Boga. Jeśli gdzieś wróg zwiódł, jeśli wróg gdzieś zapędził w jakieś miejsce, to szybko zawracaj do Pana. Zawracaj do Pana, zawracaj do tego, który może uleczyć, zawracaj do tego, który może pomóc, może wskrzesić to, co nie żyło. Czytamy tutaj wyraźnie, że po 2 dniach wskrzesi nas do życia, 3. dnia podniesie nas. Widzimy już piękne proroctwo, ale On może, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga, jeśli przychodzi do Niego człowiek i prosi Go, woła Go. Dlatego tak wyraźnie tutaj czytamy przez proroka Ozeasza przekazane nam słowa. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Starajmy się. Niech to będzie, kiedy dociera do Ciebie, kiedy zauważyłeś, że gdzieś zwróciłeś nie w tym kierunku, nie, poszedłeś nie w tą stronę, to Boże Słowo mówi do Ciebie, zawróć. Zawróć i wracaj. Wracaj do tej społeczności. Wracaj do społeczności z Bogiem. Staraj się poznać. Usilnie poznać Pana. Staraj się. I widzimy tu Słowo Boże mówi wyraźnie, że Go znajdziemy. Pewne jest jak zorza poranna. To jest pewne. To nie jest pod jakimś znakiem zapytania. To jest pewne, że znajdziesz tego, który obdarza życie. Znajdziesz tego. I widzimy, Słowo Boże mówi tak wyraźnie. O tym też. Co się działo w tym Izraelu? Co się działo w Izraelu? Co się działo w tym ludzie? W jaki sposób oni podążali za Bogiem? Jak im się wydawało? Czytamy tu słowa, wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Ale Bóg nawołuje wyraźnie przez swoje sługi, swoich proroków, żebyście korzystali z tego, co ja przyniosłem. Korzystali z Syna. Wiecie, tak jak do nas Słowo Boże dociera. Korzystaj z Syna. Bo kiedy będziesz korzystał z Syna, kiedy dzięki Jezusowi będziesz szedł, właśnie to, o czym też słyszeliśmy, kiedy dzięki Jezusowi Chrystusowi będziesz miłował, dzięki Niemu będziesz wychodził, dzięki Niemu będziesz się starał, dzięki Niemu będziesz wszystko robił, to wtedy to nie będzie, jak tutaj czytamy, jak rosa, która szybko znika. Człowiek ma wielką ochotę miłować, wielką ochotę ma, żeby okazać miłość. A kiedy przychodzi do rzeczywistości, nie jest w stanie tego zrobić. Nie jest w stanie tego zrobić. Nie ma w sobie siły do tego, żeby to zrobić. Pomimo tego, że pragnienia są dobre. Moglibyśmy czytać z listu do Rzymian o tym, jak Paweł pokazywał nasz brat. Bez Chrystusa pragnienia były bardzo dobre. Pragnienia były bardzo dobre. Ilu ludzi, wiecie, kiedy moglibyśmy rozmawiać, wielu z nas też rozmawia, to ilu ludzi chce miłować? Każdy chce miłować, każdy chce być miłowany. Jest wielu ludzi, którym zależy na miłości. Ale kiedy przychodzi do praktyki, kiedy przychodzi do rzeczywistości, żeby to okazać, nagle okazuje się jak rosa. Widzisz, nagle szybko znika. Nie ma tego. Pragnienia były dobre, ale wykonania brak. A Bóg mówi nie. Nie tak jest z tymi, którzy szukają mnie. Nie tak jest z tymi, którzy usilnie chcą poznać mnie, starają się o tą społeczność, walczą o to. Którzy widzą, że kiedy poszli nie w tym kierunku, w którym trzeba, to zawracają szybko do źródła życia. Nie tak jest z tymi. U nich nie będzie tak jak ta rosa. U nich nie będzie z miłością. Ale u nich będzie właśnie miłość, która pochodzi ode mnie.
Bóg mówi tak wyraźnie i wskazuje i chwała Bogu za to. Wiecie, chwała Bogu. Oby właśnie było we mnie i w tobie. To ta właśnie decyzja. Bóg. Bóg. Tylko i wyłącznie iść w kierunku Boga, w kierunku Jego Syna Jezusa Chrystusa. Trzeba podjąć taką decyzję. Wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, to tak wyraźnie gdzieś Pan docierał. Decyzja. Podjąć decyzję. Nie być w dwie strony. Otwórzmy może to miejsce. Pierwsza Księga Królewska. I tutaj w pierwszej Księdze Królewskiej też bardzo dobrze nam znane miejsce, już pewnie wiecie, o które chodzi. 18 rozdział. I tutaj czytam od 20 wersetu. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł Mu ani słowa, czytamy tutaj. Wiecie, jaki straszny to był stan tego ludu, kiedy to Boży prorok wychodzi i wskazuje wyraźnie na Boga i mówi, słuchajcie, jeśli to Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. A jeżeli Baal jest Bogiem, to idźcie za Nim. A człowiek tak jak zwykle boi się obrać jakiś kierunek, bo nie jest pewny do końca i kuleje na dwie strony, próbuje jakoś powiązać to, żeby i tu, żeby i tak. A widzimy tutaj Boży prorok mówi wyraźnie, tak się nie da. Wiecie co jest straszne? Że tu w tym momencie, kiedy Eliasz zadaje to pytanie do tego ludu, to lud nie był w stanie odpowiedzieć ani słowa. Nie był w stanie odpowiedzieć, oni nie mieli decyzji, nie mieli decyzji, w którą stronę chcą się zwrócić. Oni nie mieli tej decyzji, wiecie. Robili coś, oni byli zaangażowani w pewne rzeczy. Oni byli zaangażowani w to po trochę w tamto, ale nie mieli takiej konkretnej decyzji, w którą stronę pójść. A jakże szczęśliwy człowiek jest ten, który ma decyzję. Który ma decyzję i wie, za kim idzie, kto za niego położył życie i nie cofnie się. Będzie szedł naprzód i będzie czerpał z Niego, z Jezusa Chrystusa. Wiecie, dlatego gdzieś tak wyraźnie Boże Słowo mówi do mnie i do Ciebie. Podejmij decyzję. Tak jak podjąłeś ją na początku i powiedziałeś, będę żył dla Ciebie, Panie, to idź do końca. Nie próbuj gdzieś tam sobie kręcić, próbować to jakoś ubrać, jakoś pogodzić. Nie uda się pogodzić, nie da rady. A jeśli będziesz należał do Pana, to Pan Cię będzie posilał. Chwała Bogu za to. Wiecie, jak gdzieś patrzę na to właśnie, na podejście Boga, że On dalej, wiecie, On mógł zamknąć drogę dla tego ludu. Oni robili złe rzeczy, naprawdę złe rzeczy robili. Kiedybyśmy się w to zagłębiali, to straszne rzeczy tam. Jeszcze za czasów tego Achaba i dalej to, co szło, to się działy bardzo złe rzeczy w tym ludzie. A Bóg jednakowo mówi, słuchajcie, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Jeżeli widzicie, że jestem Bogiem, to chodźcie. Podejmijcie tę decyzję. Jeżeli uważacie, że Baal jest Bogiem, to idźcie w swoją stronę. I Bóg tak przemawia. Wiecie, dalej może otwórzmy Księgę Izajasza. W Księdze Izajasza czytamy takie słowa. Pierwszy rozdział. Tutaj czytamy od 18 wersetu też znane słowa bardzo dla wielu. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Bóg staje przez tego proroka, przed tym ludem i mówi wyraźnie do tego ludu, chodźcie więc, a będziemy się prawować. Ja mówię do was, będziemy się prowadzić, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, czytamy, jak śnieg zbieleją. Jeśli zechcecie, tutaj Bóg mówi, jeżeli zechcecie być posłuszni, jeśli poddacie się, jeśli dokonacie tego wyboru, że nie chcę dla Baala, chcę dla Boga. Nie chcę brać udziału w tym pokręceniu, ale chcę wziąć udział w tym, co wiem, że jest prawdą. Chodźcie,
Wiecie, jakie to jest piękna miłość Boża, że mógłby zamknąć drogę, mógłby powiedzieć nie i koniec. I nie byłoby wyjścia. Ale on mówi, ja chcę, żebyś żył, ja chcę, żebyś żył ze mną. Ja chcę, żebyś mógł wydawać owoc, ja chcę, żebyś potrafił miłować, ja chcę, żebyś potrafił być moim dzieckiem. Ja chcę, żebyś mógł żyć jako człowiek, wiecie. Chwała Bogu za Boga, który mówi, jeżeli zechcecie być posłuszni, jeśli zechcecie być, przyjdźcie, przyjdźcie, będziemy się prawować. Ja nie zamykam drogi. Wspaniałe słowa, które Bóg wypowiada. Księga Izajasza, jeszcze 50 rozdział. Tutaj chciałbym drugi werset przeczytać. Dlaczego, gdy przybyłem, nie było nikogo? Gdy wołałem, nikt mi nie odpowiadał. Czy moja ręka istotnie była za krótka, aby odkupić? Albo czy nie ma we mnie siły, aby ratować? Oto ja swoją groźbą osuszam morze. Obracam rzeki w pustynię, tak iż ich ryby gniją z braku wody, a ich zwierzęta giną z pragnienia. Oblekam niebiosa na czarno i przeodziewam je w wór jak w odzienie. Widzimy tu, Bóg mówi wyraźnie przez swego proroka. Albo czy nie ma we mnie siły? Czy moja ręka jest za krótka? Czy moja ręka nie będzie w stanie wam pomóc? Czy moja ręka nie ma siły? Czy nie ma we mnie siły, abym mógł wam pomóc? Przecież Boże Słowo mówi, że On może wszystko. On może przeprowadzić mnie i ciebie przez to życie jako zwycięzcę. Może i On to uczyni, tylko trzymaj się Go. Miej podjętą decyzję, ja i ty, bracie i siostro. Jeśli ja i ty mamy podjętą decyzję, że tylko Chrystus, żadnego odwrotu, tylko Chrystus. Uczniowie wiedzieli, że Panie, gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Ty jedynie możesz przeprowadzić, ty jedynie możesz uczynić to, co potrzebne w moim życiu, abym wygrał, abym nie przegrał, abym był po stronie zwycięzców, nie przegranych. Wiecie, piękne Boże Słowo, moja ręka nie jest za krótka. Ona nie jest za krótka. Ona może pomóc. Ona może cię przeprowadzić. Bóg może uczynić w twoim życiu to, co jest potrzebne. Abyś właśnie był w stanie, był zdolny do tego życia chrześcijańskiego, do życia jako nowy człowiek, ja i ty. Nie siła moja, nie siła twoja, ale siła Boga, która jest w stanie to uczynić we mnie i w tobie. I teraz wiecie, list do Hebrajczyków, o tym, o którym całe słowo mówiło, te wszystkie proroctwa mówiło o tym właśnie, który może to uczynić. I tutaj w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, od 14 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Mając takiego arcykapłana, mając tego, który to uczynił, trzymaj się mocno wyznania. Nie próbuj gdzieś odchodzić, ale trzymaj się go mocno. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. Wiecie, kiedy tak możesz czytać te słowa, to albo można przelecieć przez nie, po prostu je przeczytać i pójść dalej. Albo możesz faktycznie zwrócić uwagę na to, że masz arcykapłana, ja i ty, bracie i siostro, który nie jest taki, że nie może współczuć ze słabościami naszymi. Ale on dokładnie rozumie mnie i ciebie, moje i twoje doświadczenie każdego dnia. To, z czym się zmagasz, on dokładnie to rozumie. On dokładnie wie, co się dzieje w moim i w twoim sercu. To nie jest ktoś, tutaj nie czytamy o kimś, kto nie jest tym doświadczony, który nie rozumie. To nie jest ktoś, komu mówisz, do kogo byś wylewał, opowiadałbyś mu o tym i on by tego totalnie nie rozumiał, bo on w ogóle nie wie, o czym ty mówisz. Lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. On był doświadczany, on był pod tą presją, on był w tym wszystkim. On był na tej ziemi. I takiego arcykapłana przyszło mieć dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. Doświadczonego we wszystkim.
I wiesz, kiedy możesz popatrzeć na te słowa ze Starego Testamentu, które mówiły o tym, przyjdźcie, będziemy się prawować, jeśli zechcecie, poddać się mi, ja uczynię w was to, co jest potrzebne. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Przystąpmy do tego, który właśnie był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my. I On może pomóc, On może zbawić, On może przeprowadzić, chwała Bogu, za Jezusa Chrystusa, do którego ja mam dostęp i Ty masz dostęp. Tylko musi być podjęta decyzja, która strona. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Ewangelia Mateusza. Wiecie, piękna miłość okazana w Bożym Synu Jezusie Chrystusie. Dla mnie i dla Ciebie. Ale musi być decyzja. Tak jak podjąłeś, tak trwaj w tej decyzji. Nie cofaj się. Nie próbuj, ale właśnie kiedy człowiek... To jest piękne. Tak jak z tego Ozeasza mogliśmy czytać. Zawróćmy. Masz tą możliwość. Wracaj. Nie próbuj tłumaczyć, że to nie, dobrze, już poszedłem skrótem, zboczyłem z drogi, poszedłem nie w tym kierunku, w którym należało pójść, no to już dojdę do końca. Nieraz człowiek tak sobie myśli, wiecie, i to niektórym się to srogo później odbija, bo tak sobie myśli, a zboczyłem z drogi, powinienem wrócić, ale dobra, może gdzieś wyjdę. I tak później wychodzą, zupełnie nie tam, gdzie by chcieli. Zupełnie. Gdzie już wcześniej docierało do nich, zawracaj. Zawracaj, nie ma sensu. Ile razy mogłeś mieć takie też doświadczenie, jadąc drogą nawet, w tych prostych doświadczeniach. Wyraźnie słyszałeś, zawróć, nie, już nie pchaj się tam dalej, dobra, już pojadę dalej. I później ile trzeba było nadrabiać, żeby wrócić do tego miejsca, gdzie się zboczyło. Dlatego Boże Słowo mówi, wracaj, 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 ja uczynię to, co potrzebne. I tutaj w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, od 27 wersetu czytamy takie słowa. Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, On to wypowiada. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy. Jezus Chrystus mówi wyraźnie, pójdźcie do mnie wszyscy. Nie mówi tu, nie rozdziela. Ale mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Jeśli zmagacie się, jeśli macie te doświadczenia, widzisz, że nie ma radości, nie ma szczęścia, nie ma pełni, to przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie, ja mam moc wybawić, ja mam moc uczynić to, co potrzebne. A ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Dla kogo to jarzmo jest miłe i dla kogo to brzemię jest lekkie? Tylko dla tych, którzy miłują Jezusa Chrystusa. Tylko dla tych, którzy mają miłość do Jezusa Chrystusa. Dla tych, którzy miłują Go. Wtedy te przykazania nie są uciążliwe. A dla tych, którzy nie miłują, to jarzmo nie jest miłe. Brzemię nie jest lekkie. Chwała Bogu za tego, który mówi wyraźnie, pójdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy. Wszyscy, którzy macie, jesteście spracowani, obciążeni, chodźcie. Chodźcie. A ja wam dam to, co jest potrzebne. Abyście mogli żyć. List do Hebrajczyków jeszcze. Siódmy rozdział. I tutaj w tym siódmym rozdziale czytamy od 22 wersetu. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego
przystępują do Boga. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Takiego to przystało, bracie i siostro, dla mnie i dla ciebie, takiego to przystało mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, doświadczonego we wszystkim, do którego kiedy przyjdziesz i powiesz mu szczerze, kiedy wylejesz przed nim swoje serce, to on pomoże, on przeprowadzi, on uczyni to, co potrzebne. Chwała Bogu za to. I jeszcze z 8 rozdziału. Pierwszy werset czytamy takie słowa. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana. To jest mowa o Jezusie Chrystusie. To jest główna rzecz w tym, co mówimy, że jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Takiego mamy arcykapłana, ty i ja, bracie i siostro. Takiego mamy, doświadczonego we wszystkim, który może pomóc. Dlatego tak ważna jest podjęta decyzja. Panie, poszedłem za Tobą i chcę za Tobą iść do końca. Choć zmagam się, choć doświadczenie mam tutaj na tej ziemi, bo wróg chytrze próbuje podejść mnie z każdej strony, to ja chcę trzymać się Ciebie, bo wiem, że tylko u Ciebie mam bezpieczeństwo, tylko z Tobą mogę przejść, tylko Ty możesz mnie zachować na tej ziemi, abym nie zginął, abym nie stał się człowiekiem, który zaprze się Ciebie. Chwała Bogu za to, dlatego bracie i siostro, tak gdzieś wyraźnie do mnie to docierało. Masz Jezusa Chrystusa. Jeśli gdzieś poszło nie w tą stronę, gdzie powinno pójść, to zawracaj. Nie ma sensu już dalej się pchać. Nie ma sensu nadrabiać tych kilometrów i dalej dokładać tych kilometrów tej odległości, którą później będzie trzeba wrócić. Nie ma sensu, ale zawróćmy. Niech Pan uczyni to, co potrzebne. A tam, gdzie człowiek trzyma się, to niech idzie właśnie za tym Chrystusem. Za Jezusem Chrystusem, za tym arcykapłanem, bo takiego nam przystało mieć arcykapłana, który siedzi po prawicy, on może to uczynić, może sprawić. Dlatego tak ważna jest decyzja we mnie i w Tobie każdego dnia. Choć doświadczenia będą napierać na mnie i na Ciebie, ale decyzja. Jezu, tylko Ty. Chwała Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Amen.